Jesteśmy teraz na terenie, dla którego wiadomości, co się tu działo przez pewien okres czasu, jakie historie tu się wydarzyły. Mamy teraz puste pole, zerwane płyty betonowe utwardzonego gruntu. Został zamordowany Lech Dobrowolski. Chciałbym jeszcze pokazać, jak dokładnie i z jaką perfekcją chciałbym tutaj powiedzieć, był kręcony reportaż pana Latkowskiego. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie chciałbym się odnieść do rzetelności nagranego reportażu, jak również napisanej książki przez pana Sylwestra Latkowskiego, Człowiek z lasu. Jesteśmy tutaj, gdzie jego aktor, niejaki Jagger, który mówi, że jest gangsterem na emeryturze, opisywał. Tutaj odbywały się dyskoteki, kiedyś to była kawiarnia Jubilatka, a na tym parkingu parkowało 100 kradzionych samochodów. Na tym parkingu, tak jest w reportażu, że na tym miejscu pod Jubilatką potrafiło stać 100 kradzionych samochodów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, mniej, jednej, sześć. Ile to samochodów wyjdzie? 15, niecałe 20. Orzeczenie jest prawomocne, postanowienie jest prawomocne. Nie przysługuje na niej zażalenie. Przepraszam najmocniej. Jak to nie przysługuje zażalenie? Na każde postanowienie przysługuje zażalenie. Na każde. Mnie zrównano z błotem. Za niewinność iść do więzienia, no to tylko w Polsce. Nie wiem, jak jest gdzie indziej, ale w Polsce z tego, co mnie dotknęło, to także tutaj zamyka się ludzi na pstryknięcie. Moje dziecko chodziło do szkoły w Kielcach. Skończyło studia za granicą. Dlaczego ktoś tylko na tym, że przyszedł jakiś skruszony bandzior do sądu, osądził mnie już. Przed zapadnięciem wyroku zostałem osądzony. Że trzeba z dyskoteki wyciągnąć człowieka. To jechać kogoś tam zastrzelić nie ma problemu, tak? Ale jechać i wyciągnąć. Tutaj jesteśmy w miejscu zdarzenia. No właśnie do tej rzeki część broni, z której miał być zastrzelony właściciel dyskoteki, tak zeznał Watarski, że tu wyrzucił połowę przeciętej tej broni. Zobaczcie, jaka tu jest głębokość, zobaczcie to szerokość. To się da przeskoczyć. To jest, mamy teraz zimę i to jest najwyższy stan tej wody. To są takie prądy, które porywają. Przy dzisiejszej technice, gdzie od tego mostu tam do Mecierzy jest kawałek, cały ten odcinek można przeszukać. Nie ma. Nikt nie wykonał tych czynności, bo broni nie ma. Bo to jest wymysł po prostu Watarskiego. Artykuł w Gazecie Wyborczej wystarczy. Jawnie pisał. Sąd zezwolił na ujawnienie nazwisk gangsterów. Jakie to miało znaczenie dla mojej rodziny? No chyba niemiłe. Dla moich dzieci? Bardzo niemiłe. Dla mojego syna, który chodził w Kielcach do szkoły, był jednym z najlepszych uczniów. Jest to ta pani, która po prostu rzekomo z tą miałem mieć konflikt. Jakieś niestaski między nami miały istnieć. Pani, z tego powodu... Pani za tego człowieka miała pani z nim jakiś konflikt? Bo teraz nie będzie jeszcze pytanie. Nie, a kiedy pierwszy raz mnie pani zobaczyła? Na rozprawie sądowej. Jakie pierwsze postanowienie sądu jest prawomocne? Nie mam takiego kodeksu karnego. Chciałbym, żeby mi ktoś z tego sądu kieleckiego dostarczył ten kodeks, na podstawie którego to postanowienie, że można było wydrukować nasze nazwiska, jest prawomocne i nie przysługuje na nie zażalenie.